serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj tą lekcję poświęcimy koordynacji ruchowej i oczywiście krokom overkowym, które są bardzo trudne i trzeba niestety, ale nie może niestety poświęcić im więcej czasu. Zaczniemy od koordynacji ruchowej. Bardzo proszę, stańcie sobie w takim miejscu, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby można było się skupić, żeby się w ogóle wyłączyć, bo te ćwiczenia wymagają ciszy, spokoju takiego wewnętrznego, żeby móc skupić się nad ruchem. Pamiętacie, na lekcjach już zaczynaliśmy właśnie koordynację ruchową, krzyżyki. Pamiętacie? Powtórzymy jeszcze raz dla tych, którzy nie pamiętają, od początku. Popatrzcie, to jest zawsze raz. Przechylamy się, żebyście widzieli. Krzyżujemy tutaj ręce. To jest raz. To jest dwa, czyli wyciągamy ręce do przodu. To jest trzy, wyciągamy ręce do boku. To jest cztery. Możemy sobie tak wstrzyknąć poduszkami. Powtórzmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Są to ruchy niezmienne. Raz zawsze jest takie, dwa, trzy, cztery. Tutaj ten ruch się nie zmienia. Powtórzmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujemy teraz zrobić raz, dwa, trzy, cztery i dołożymy teraz do tych krzyżyków nogi. Nogi będą po prostu tylko i wyłącznie maszerować. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujemy. Bardzo proszę, będę liczyć. Chodźmy tam bliżej tutaj. Dobrze. Będę liczyć. Połączymy sobie teraz ręce. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i nogi w marszu. Bardzo proszę, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Pamiętajcie jedno, że tempo musi być cały czas zachowane. Nie możemy przyspieszać, nie możemy opóźniać. Tempo jest cały czas takie samo. Dziękuję. To jest bardzo prościutkie, prawda? Teraz uwaga. Spróbujemy sobie powiększyć nasze ręce. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. To tak jakbyśmy wchodzili po schodach, prawda? Czyli raz, jeden schodek, drugi, trzeci i czwarty. Idziemy do góry. A teraz spróbujemy z tych schodów zejść. Czyli cztery, trzy, dwa, raz. Czyli cztery, trzy, dwa, raz. Spróbujmy teraz wejść na schody i z powrotem z nich zejść. Dobrze? Bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, raz. Spróbujcie jeszcze raz. Bardzo proszę. I raz, dwa, trzy, cztery i schodzimy. Cztery, trzy, dwa, raz. Jeszcze raz, bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, raz. Świetnie. Teraz już do tych rąk dokładamy sobie nogi. Czyli nogi cały czas będą maszerować. Dobrze? Maszeruję nogi, a ręce krzyżyki, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Trudne. Pamiętajcie, bardzo ważne jest to, aby się skupić, myśleć ruchem, myśleć, co mam dalej zrobić. Nie możecie się rozpraszać, bo wtedy będziecie mieć trudność z wykonaniem tego zadania. Spróbujemy teraz
4 i w dół, 4. Natomiast zmienimy sobie teraz nogi, dobrze? Nogi nam maszerowały, a teraz spróbujemy, aby nogi szły do boku na badminton knee. Bardzo proszę. Pracują teraz same nogi, dobrze? Bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech pracują same nogi. Same nogi teraz pracują. Musimy sobie wszystko dobrze poprzypominać. Nogi proste w kolanach, pamiętajcie przy tym ćwiczeniu. Nogi wyciągamy na kłęb. Ćwiczmy, poćwiczmy. Dziękuję. Spróbujmy teraz połączyć nogi i ręce razem. Dobrze? Będę bardzo wolno liczyła. Natomiast potem już przestanę liczyć. Musicie się dobrze skupić i zrobicie to wszyscy z muzyką. Dobrze? Proszę. Bardzo wolno liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, raz. Dziękuję. Ja przestaję liczyć. Robicie teraz wszystko to samo z muzyką. Ja podaję tylko i wyłącznie tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Najważniejsze jest skupienie i myślenie ruchem. Jest to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o krzyżyki, o naszą koordynację, na dzisiaj to już będzie wszystko. Przejdziemy teraz do oberka. Oczywiście tą koordynację ruchową będziemy w następnych odcinkach jeszcze rozszerzać, bo jest bardzo, bardzo ważna i przydatna w tańcu. Sami zobaczycie. Teraz przypomnijmy sobie kroki oberkowe. Dobrze? Zaczynamy od kroku oberkowego w miejscu. Będziemy tańczyć 8 taktów. 8 takt jest taktem akcentowanym. Dobrze? I potem następne 8 taktów. Proszę bardzo. W miejscu. Krok oberkowy w miejscu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa i. Thank you.
ośmiotaktowy. Pamiętajcie tutaj, to jest bardzo ważne, o tym, żeby trzymać głowę do kierunku. Cały czas tak, abyśmy nie spuszczali oczu z widowni. Dobrze? Ósmy takt. Akcentujemy